ósmy dzień nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przypuszczam, że uważni słuchacze już czekają na określenie następnego daru Ducha Świętego, daru pobożności, słowami Ojca Świętego Benedykta XVI. Tak mówi na temat pobożności. Kolejnym darem jest dar pobożności, który podtrzymuje w sercu płomień miłości do naszego Ojca w niebie, tak, abyśmy się do Niego modlili każdego dnia z ufnością i czułością umiłowanych dzieci, aby nie zapominać o podstawowej rzeczywistości świata i mojego życia, że Bóg jest i że Bóg mnie zna i oczekuje mojej odpowiedzi na Jego plan. Słowo pobożność pochodzi od łacińskiego słowa pietas. Pobożność była wysoko ceniona w kulturze rzymskiej. Pobożności w świecie rzymskim oczekiwano od urzędników państwowych i wojskowych. W najwęższym znaczeniu był to rodzaj miłości syna do ojca. W Kościele katolickim mianem pobożnego określa się tego, kto pobożnie, to znaczy szczerze, z pokorą, dobrą intencją, uczestniczy w liturgii i modlitwie. Pobożność nie może ograniczać się tylko do modlitwy. Powinna być potwierdzona dobrymi uczynkami. Już święty Jakub w swoim liście przestrzegał przed jałową, fałszywą pobożnością. Pisał: jeżeli ktoś uważa się za człowieka pobożnego, lecz łudząc serce swoje, nie powściąga swego języka, to pobożność jego pozbawiona jest podstaw. Pobożność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. Od Chrztu Świętego jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg jest naszym Ojcem. Jako Jego dzieci mamy prawo i obowiązek do Niego mówić, tak jak do naturalnego Ojca. Rozmowa z Bogiem Ojcem określana jest słowem dobrze znanym – modlitwa. Modlitwa jest jedną z form pobożności. W konferencjach kilka razy mówiłam o modlitwie, o tym, że modlitwa to serdeczna, ufna rozmowa z Bogiem, jak przyjaciel z przyjacielem. Jeżeli kogoś kocham, to zależy mi na spotkaniu z Nim. Jeżeli nie ma możliwości spotkania wprost, to szukam możliwości porozmawiania przez telefon. Jeżeli to nie jest możliwe, piszę list, czy jeszcze jakoś inaczej szukam kontaktu. Podtrzymuję relacje. Ścieżki, po których się nie chodzi, zarastają. Miłość, która nie jest pielęgnowana, może uschnąć. Bóg kocha każdego z nas. Tego możemy być pewni. Ale oczekuję mojej odpowiedzi. Jaka ona jest? Jaka ma być? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sam. Każdy indywidualnie musi pomyśleć, jak okazać miłość Panu Bogu, bo każdy z nas jest inny. W relacjach z ludźmi też jest podobnie. Z każdym człowiekiem inaczej układają się nam relacje. Jednak są ludzie, którzy są bliżej Pana Boga, przynajmniej tak nam się wydaje, i inni, widząc ich pobożność, chcą się od nich uczyć, przyglądać, naśladować. Tak było od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Mniej więcej od III wieku na terenie dzisiejszego Egiptu i Palestyny mężczyźni, którzy chcieli dosłownie, dokładnie, bardziej gorliwie żyć Ewangelią, opuszczali swoje rodzinne domy, zamieszkiwali gdzieś na skraju wsi
i tam żyli samotnie. Modlili się, pracowali, pomagali potrzebującym. Z czasem szli w głąb pustyni, mieszkali w jaskiniach, szałasach, uciekali od świata, by być bliżej Pana Boga. Mimo że uciekali od ludzi, ludzie ich odnajdywali, przychodzili i prosili o modlitwę, o radę. W późniejszych wiekach życie pustelnicze dało początek zakonom. Do dziś wiele młodych ludzi rozpoznaje i podejmuje życie konsekrowane w zakonach. Nie wszyscy jednak mogli iść na pustynię czy do klasztorów, a chcieli żyć pobożnie. Na przestrzeni wieków podejmowane były różne próby życia pobożnego w świecie. Świętego Franciszka Salezego, który żył we Francji na przełomie XVI i XVII wieku, ludzie świeccy często prosili o rady potrzebne w ich rozwoju życia duchowego. Spisał je w książce pod tytułem Filotea, czyli Wprowadzenie do życia pobożnego. Pierwszy raz ukazała się drukiem w 1608 roku. Mimo że minęło ponad 400 lat, te rady są nadal aktualne, choć język nieco archaiczny. Pisał w formie listu do pobożnej niewiasty Filotei, dlatego powtarza się kilka razy imię Filotea. Pozwolę sobie przeczytać kilka jego wskazówek. Bóg, stwarzając świat, rozkazał roślinom przynosić owoc, każdej według swego rodzaju. Podobnie też nakazuje chrześcijanom, żywym roślinom swego kościoła, aby przynosili owoce pobożności odpowiednio do stanu i powołania. Inaczej rozwijać ma pobożność człowiek wyżej postawiony, inaczej rzemieślnik lub sługa, inaczej książę, inaczej wdowa, inaczej dziewica lub małżonka. Nawet i to nie wszystko. Trzeba jeszcze, aby każdy rozwijał pobożność odpowiednio do swych sił, zajęć i obowiązków. Powiedz mi proszę, Filoteo, czy byłoby rzeczą właściwą, gdyby biskupi zapragnęli żyć w samotności jak kartuzi, to znaczy zakonnicy? Gdyby ludzie żonaci nie więcej starali się o powiększenie dóbr materialnych niż kapucyni, też zakonnicy. Gdyby rzemieślnik cały dzień spędzał w kościele jak zakonnik, a znowu zakonnik był wystawiony na wszelkiego rodzaju spotkania i sprawy, jak ci, którzy zobowiązani są śpieszyć bliźnim z pomocą, na przykład biskup. Czyż taka pobożność nie byłaby śmieszna, nieuporządkowana i nieznośna? A tymczasem tego rodzaju pomyłki i nieporozumienia zdarzają się bardzo często. Otóż nie, moja Filoteo. Pobożność, jeżeli jest prawdziwa i szczera, niczego nie rujnuje, ale wszystko udoskonala i dopełnia. Kiedy zaś przeszkadza i sprzeciwia się prawowitemu powołaniu lub stanowi, z pewnością jest fałszywa. Pszczoła tak zbiera miód z kwiatów, iż nie doznają one żadnej szkody. Pozostawia je nienaruszone i świeże, tak jak je zastała. Otóż prawdziwa pobożność czyni więcej. Nie tylko nie przeszkadza żadnemu powołaniu, żadnemu zajęciu, ale przeciwnie, wszystko doskonali i ozdabia. Powołanie każdego człowieka doskonali się i staje się pożyteczniejsze, gdy łączy się z nim pobożność. Pobożność sprawia, iż kierowanie rodziną staje się pełne pokoju, że bardziej szczera staje się miłość małżonków, a posłuszeństwo należne władzy pełniejsze,
że wszelkie inne zajęcia stają się przyjemniejsze. Błędem jest zatem, nieomal herezją, usuwanie pobożności z wojskowych koszar, z warsztatów rzemieślniczych, z dworu książąt, z mieszkań małżonków. To prawda, droga Filoteo, że powołanie czysto kontemplacyjne, monastyczne i klasztorne nie może być urzeczywistniane przy tego rodzaju obowiązkach i zajęciach. Jednakże oprócz tych trzech rodzajów pobożności istnieje wiele innych, które zdolne są udoskonalić ludzi żyjących w stanie świeckim. Gdziekolwiek zatem jesteśmy, możemy i powinniśmy dążyć do doskonałości. Powtórzę jeszcze raz ostatnie zdanie świętego Franciszka Salezego. Gdziekolwiek zatem jesteśmy, możemy i powinniśmy dążyć do doskonałości, czyli do świętości. Pobożność nie jest zarezerwowana tylko dla zakonników i księży. Powołani są do niej wszyscy ochrzczeni. Potwierdza to nauka Soboru Watykańskiego II. Stan małżeński i rodzinny, bezżenność lub wdowieństwo, sytuacja chorobowa, działalność zawodowa i społeczna winny wyciskać na tej duchowości świeckich swoiste znamię. Niech więc świeccy nieustannie rozwijają otrzymane przymioty i zdolności odpowiadające owym warunkom życia i niech używają właściwych sobie darów otrzymanych od Ducha Świętego. 26 stycznia w 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przewodniczył liturgii słowa w Kiel Center na hali sportowej w Stanach Zjednoczonych. Zgromadziło się tam około 20 tysięcy młodych ludzi. Powiedział do nich między innymi: usłyszeliśmy przed chwilą, jak apostoł Paweł mówił do Tymoteusza, swojego młodego towarzysza, który pomagał mu w głoszeniu Ewangelii: ćwicz się w pobożności. Są to słowa ważne dla każdego chrześcijanina, dla każdego, kto naprawdę pragnie naśladować Chrystusa i wprowadzać w życie Jego słowa. Są szczególnie ważne przede wszystkim dla was, młodzi członkowie Kościoła. Winniście zatem zadać sobie pytanie, w jaki sposób ja ćwiczę się, aby prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie. Wszyscy wiecie, co znaczy ćwiczenie, trening. Jesteśmy tu przecież w ośrodku sportowym Kiel Center, gdzie wiele osób trenuje długo i wytrwale, aby odnosić sukcesy w różnych dyscyplinach sportu. Dzisiaj ten wspaniały stadion stał się terenem treningu innego rodzaju, nie treningu przygotowującego do gry w hokeja, czy piłkę nożną, basketbal, czy koszykówkę, nie wspomnę już o futbolu, ale treningu, który pomoże wam pełniej przeżywać waszą wiarę w Jezusa. To jest właśnie owo ćwiczenie się w pobożności, o którym mówi święty Paweł. Trening, który pozwala wam oddać się bez zastrzeżeń Chrystusowi oraz dziełu, do którego On was powołuje. Te słowa Ojca Świętego są jasne, proste i zobowiązujące. Jeżeli chcemy być pobożni, to trzeba się w tej pobożności ćwiczyć. A ile ćwiczy, trenuje sportowiec, jeżeli chce osiągnąć jakiś dobry wynik, to chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Myślę, że znamy ludzi pobożnych, prawdziwie pobożnych, bo tacy, którzy udają, że są pobożni, też są chyba znani.
Może teraz przypominamy sobie swoich pobożnych rodziców, dziadków, kogoś z krewnych czy znajomych. Chcę jednak powiedzieć o pewnym młodym pobożnym Włochu, Albercie Marvellim. Urodził się w 1918 roku w Ferwarze na północy Włoch, w pobożnej, dość zamożnej rodzinie. Rodzice angażowali się w życie kościoła, pomagali ubogim. Gdy po śmierci ojca rodzina mocno zubożała, matka oszczędzała na wszystkim, ale nigdy nie odmówiła pomocy potrzebującym. Od 12 roku życia razem z rodziną mieszkał w Rimini. Tam związał się z Akcją Katolicką i księżmi salezjanami. Jako młody chłopak, miał wtedy kilkanaście lat, jasno wyznaczył cel swojego życia. Wiedział, co chce osiągnąć w życiu. Zapisał to w swoim dzienniku. Wyznaczyłem sobie cel, żeby osiągnąć go za wszelką cenę, z pomocą Boga. Cel wzniosły, wspaniały, cenny, upragniony od dawna, ale aż dotąd nigdy nie osiągnięty. Być świętym, apostołem, pracowitym, czystym, mocnym. Nie być leniwym ani przez chwilę. Może to jest zarozumiałość. Może wierzę, że jestem tak mocny, by to mi się powiodło. Och, Panie, wiesz o tym, że nic z siebie nie mogę. Jestem najnędzniejszym na tej ziemi. Ufam całkowicie w Twoją pomoc i z mej strony będę próbował ofiarować możliwie większe zaangażowanie. Chcę osiągnąć ten cel nie żeby być lepszym od innych, nie żeby patrzeć z pogardą na grzeszników, ale tylko dla Twojej większej chwały, by być pokornym sługą dusz, by doprowadzić je do Ciebie, by być jak święty Franciszek, uwielbiać Boga i czynić trochę dobra z pomocą niebiańskiej, tak bardzo dobrej dziewicy Maryi. Mój program streszcza się w jednym słowie – święty. Kilka lat później doprecyzował ten program. Punkt pierwszy – rano modlitwa i, jeżeli to możliwe, rozmyślanie. Punkt drugi – codzienne nawiedzenie kościoła i, jeżeli to możliwe, przystąpienie do sakramentów. O, gdybym mógł codziennie przystąpić do Komunii Świętej. Dopowiem. Wtedy przystępowano do Komunii Świętej rzadko. Nawet siostry zakonne nie przyjmowały Komunii Świętej każdego dnia. Punkt trzeci. Codziennie odmówić różaniec. Punkt czwarty. W żadnym wypadku nie szukać okazji do złego. Punkt piąty. Wieczorem modlitwa, rozmyślanie, rachunek sumienia. Punkt szósty. Pokonać największe niedoskonałości, lenistwo, nieumiarkowanie w jedzeniu, niecierpliwość, ciekawość i inne. Punkt siódmy. W każdej trudności uciekać się do Jezusa. Jeżeli nie zachowam któregoś z tych punktów, nałożę sobie pokutę. W latach 1936-41 studiował na Wydziale Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie w Bolonii. Tam wstąpił do Federacji Włoskich Studentów, do której należał między innymi Aldo Moro, późniejszy premier Włoch. Jako student, potem pracownik fabryki Fiata w czasie wojny i po jej zakończeniu, na szeroką skalę angażował się w działalność polityczną, społeczną, charytatywną, religijną. Chciał służyć ludziom. Był świadomy swoich ograniczeń. Mówił, gdzie nie dochodzi się z działaniem, przychodzę z modlitwą. Dzięki modlitwie mam do mojej dyspozycji
wszechmoc Boga. Modlitwa jest największym pocieszeniem we wszystkich pokusach, we wszystkich niebezpieczeństwach. Wiedział, że jest powołany do małżeństwa, jednak mimo iż wybranka jego serca ceniła jego zalety, jego oświadczyny nie zostały przyjęte. Było to dla niego bardzo bolesne doświadczenie. W sobotę 5 października 1946 roku, zmęczony po całym dniu pracy, o godzinie 20:30 po kolacji u mamy pojechał rowerem, bardzo lubił rower, na wiec wyborczy. 200 metrów od domu potrąciła go wojskowa ciężarówka, która jechała z nadmierną prędkością. Bardzo szybko znalazła się przy nim mama i brat, ksiądz proboszcz, lekarz, pielęgniarka. Mimo reanimacji zmarł po 2 godzinach. Jego pogrzeb nie był uroczystością żałobną, ale manifestacją wiary w mieście. W czasie beatyfikacji ojciec święty Jan Paweł II powiedział o nim: dla Alberta Marvelliego, młodzieńca silnego i wolnego, wielkodusznego syna akcji katolickiej i kościoła w Rimini, całe jego krótkie, trwające zaledwie 28 lat życie było darem miłości ofiarowanym Jezusowi dla dobra braci. Jezus objął mnie swoją łaską, pisał w swoim dzienniku. Widzę już tylko Jego, myślę jedynie o Nim. Albert uczynił codzienną Eucharystię centrum swojego życia. Z modlitwy czerpał natchnienie także do realizacji działalności politycznej, przekonany o tym, że w historii trzeba żyć w pełni jako dzieci Boże, aby przemienić ją w historię zbawienia. W trudnym okresie II wojny światowej, która niosła śmierć, potęgując przemoc i okrutne cierpienia, błogosławiony Albert dbał o głębokie życie duchowe, z którego rodziła się miłość do Jezusa, prowadząca do tego, że nieustannie zapominał o sobie, biorąc na swe barki krzyż ubogich. Przez wstawiennictwo błogosławionego Alberta Marvellego i innych świętych też módlmy się o dar pobożności dla nas. O Duchu Święty, daj mi żywej wiary, nadziei, gorącej miłości. Daj prostoty, skromności, wstrzemięźliwości. Daj światła, daj siły, daj męstwa. Daj świętego posłuszeństwa, daj świętego milczenia, daj wolnej woli wytrwać w dobrym. O Duchu Święty, usłysz mnie. O Duchu Święty, wysłuchaj mnie. O Duchu Święty, zmiłuj się nade mną. Wejdź we mnie, prowadź mnie. Weź w swoją opiekę, wlej mi miłość Ciebie. O Duchu Święty, o Duchu Święty, o Duchu Święty, ożywiający Duchu Święty, niepojęty miłości Boże, z dwóch pochodzący, dobroci może, jedna tchnienia przyczyna, bóstwo z Ojca i Syna, niezmierne kochanie w boskim oceanie. Ojciec, Syn jedno, z nich Duch się nie rodzi, lecz z obu pochodzi, bo jedno źródło, święty, święty, święty.